serdecznie w kolejnym odcinku z Życia Prawnika Damiana Biedaka. Właśnie widzę, że mamy dziurę w dachu. Uf, tutaj. Jak to się stało? A nie, dobra. Dobra. Po prostu źle spojrzałam. Ach, tak dawno nie było prawnika. Ja tak dawno nimi nie grałam, że to po prostu szok. Ściany, tak. Masz mały, ciasny domek. Tutaj, co ty robisz? Chcesz grać do Sims 3? Kazałam ci zadzwonić do Lincolna, czy jak mu tam. Ania sobie idzie, a właśnie mam jej zmienić ciuszki. Świetnie. Przebierz się trochę na lato, zrób sobie od razu siusiu. Tak, bo ona właśnie miała dzwonić do Lincolna. No nie! Przecież jak to? Po prostu ja nie wierzę. Wyłączcie to. To nie jest miejsce na laptopa. Nie, Damian, nie. Mogły nam się zmienić fundusze, ponieważ robiłam tutaj małe rewolucje w Miłowie i musiałam na chwilę wprowadzić tutaj simów i takie różne... W ogóle patrzcie, ja wszędzie mam te... a ogródek? Kto się zajmował ogródkiem? Ania się zajmowała ogródkiem. Czy on jeszcze w ogóle żyje? Pielęgnuj. Chodź pielęgnować. Ty skorzystaj. Idź na górę. Też się przebierz. O, cicha tam śpi. Ania idzie do ogródka, a ty? Ja chciałam, żebyś zaprosiła tego chłopaka. No dobra, w takim razie nie, inaczej zrobimy. Weźmiesz dziewczynę i pójdziecie na miasto. Tak zrobimy. O, wezwij kosmitów. Tak, to jest to dla niej. To jest dla niej. Logiki chcesz się nauczyć, a my nawet szałów nie mamy. Dobra, jest sobota, zadzwoń do dziewczyn. Najpierw zadzwonimy do... Czemu ty się z nimi nie przyjaźnisz? Ta pośrodzina, weźmy od razu je dwie. Nie, Damian, nie. Chcemy zaprosić Kornelię. Nie Kajetana. Kornelię? Gdzie jest Karolina? Lol? Czemu nie ma Karoliny? Milka, Nora, Balbina, Cyryl, Kajetan, Sławek. Aha, bo ja dzwonię do Karoliny. Boże, jaka jestem ciemna. W ogóle te zwiechy ze systemu mojego mózgu. Bez jaj. Damian? Kup sobie coś i ubrania, bo denerwujesz mnie w tym swetrze. Stary. Mi się wydaje, że ty w sobotę pracujesz. Nie pracujesz, popatrz się. A masz wolne, dobra. W ten sposób, okej. O, przyszły dziewczyny. Kto to? Damian? Co z tobą? Damian, kochany, tak. Co ty możesz w sumie zrobić ze sobą? Ania, widzę, ogródek tutaj wypielęgnowała, ale dać średnio. Możesz coś zasiać, nowego nie możesz. Idź, przystrzyż to, może cię odrodnictwo... odrodnictwo? Tak, odrodnictwo ci może skoczy. Rachunków nie mamy. Tutaj proszę cię, powitaj, dziewczyny. Będzie miło im na pewno. Tobie się chce siku. Dajmy pauzę. Bo ja chciałam jeszcze jej zaplanować bani codzienne. W ogóle idziemy na miasto z dziewczynami, nie? Sobie skoczymy gdzieś. O, ta sukienka jest bardzo ładna. Tego bym zostawiła. No ale musisz jeszcze się tu ubrać, kochana. O, świetnie. Jeszcze chciałam zadzwonić do Jasmine, niech ona też przyjdzie. A ją chciałam zaprosić do grupy. W ogóle ja mam taki wielki plan, żeby one wszystkie poszły na studia razem. Czyli Kornelia, Karolina, Diana i Jasmine, tak. No dobra, a z kim ty przyjdziesz? Ciekawa jestem.
One tańczą na dworze? Do czego? Ktoś się spytał? Zaproś. Ciebie też chcę zaprosić. Serio przyszłaś z Lolitą? W ogóle... Przyszłaś z Lolitą? W ogóle od kiedy wy się przyjaźnicie? No Lolita to jest córka Cyryla, ale od kiedy one się przyjaźnią? Damian, co się tak bagujesz? Co ty tam robisz? No patrz tego. Co z nim? Stary, ogarnij. Ogarnij swoje życie. Może coś z tą kanapą? No ewidentnie coś z tą kanapą. To zostaw tą kanapę. A to muszę telewizor. Chcę wsiąść na tej kanapie. No niestety, Lolitka, ja ciebie tu zostawię. Tutaj Damian cię powita. Bo to jest dziewczyński wypad, nie? Możesz jechać samochodem? Ej, możemy jechać samochodem. Dajecie. To może Galaxy Bar. Chodźmy do tego Galaxy Baru, bo nie widzę nic innego na razie. Chodźcie dziewczyny. Boże, znowu ma katar. Patrzcie, bierze brykę ojca. I jedzie w świat. Skakujcie dziewczyny. Come on, come on. Będzie zabawa. Będzie się działo. Jedziemy. Proszę bardzo, dziewczyny dojechały na miejsce. Nie wiem, czy my tutaj spotkamy kogoś fajnego. Jeśli oglądacie... Mirka, to tam pewnie zobaczycie jeszcze ten bar. Co ty już się do gitary bierzesz? Od kiedy ty masz takie zainteresowania? Czekajcie, to nie to. Ty masz maturą zainteresowania. Rozmawiam o naturze. Uuu, tu są nagrody. Wiecie, że ja nigdy się tym nie interesowałam. Ty musisz przede wszystkim iść do kibelka. Także skocz sobie szybko. Tylko, że tak, tu mamy co jeść, ale tak... O, tutaj jest bardziej do roboty coś. Powiedzmy. No, tutaj tylko wbiła, to możemy zagrać i coś zjeść. To może zjemy najpierw obiad razem. Mam nadzieję, że się tu zmieścimy. Ile nas jest? Cztery nas jest, tu musimy się zmieścić. Z kim masz najlepsze relacje? Nikim. No, znaczy z Karoliną i z Jasmine. Dobra. Długo tam będziesz sikać? Czy to cię spytam? No, szarlatan. W ogóle, że też Damian dał pijanie ten samolot. Nieźle, co? Co? Tutaj kolejka jakaś. Czy ona... No już myślałam, że ona nie może wyjść z tej toalety. Chodźcie, dziewczyny, idziemy jeść. To jeszcze raz. Wychodźcie z tego kibla. Czułaśmy się... O, widzę, że się tam będzie malowane. Pani nas usadzi gdzieś. No. Chodźcie, dziewuję. To się siadła tam. No przestań wydziwiać. O, jest Archie, któremu muszę zmienić twarz, bo usunęłam mody. O, ale fajnie przeskoczyła. Ale fajnie. Chcę im zrobić zdjęcie. Dobra, my zamawiamy, proszę pani, duże. Zamówienie dnia dla wszystkich. Każdy dostanie to, co lubi i będzie zadowolony. Zabawiaj, nieś toast. Karolina ma nosić. Nie będzie znosić. Nie będzie znosić teraz. Z tobą też. Bo z tobą mam słabsze relacje. Zobaczcie na niego. To się dzieje, jak się ściąga sima z internetu, a potem się usuwa mody. Ogólnie to jest takie ładny. Tylko stracił brwi i ma dziwny makijaż.
Także, ciekawa sprawa, powiem szczerze. Czekajcie, ja mogę mu pomóc. Tak, uratujemy go jak zjemy. Oj, może Archie się do nas przyłączy, co wy na to? Pewnie, że tak. Dawajcie go. Ale to musimy najpierw zjeść. Co tu dziewczyny lubią? Tutaj sałateczka, widzę, na diecie. Ona tam miała, nie wiem co, nie zauważyłam, tu jakiś stek, czy tam rybka? Chyba łosoś. A tutaj było jakieś mięsko i chyba ona też ma jakieś mięsko. Teraz za szybko wkolaszowała, nie zdążyłam zauważyć. Uciekamy bez płacenia? Nie no, Damian by nie dał upalić. Tyle hajsu na koncie, miałaby jeszcze uciekać bez płacenia, nie ma opcji. Wstań od stołu, bo on zaraz zniknie. A ja korzystając z okazji, że on tutaj jest, chciałabym mu jednak tą twarz zmienić. Dobra. Coś się taki chudy. Powitajmy go. Patrzcie, Jasmine idzie wyrywać Archiego. Ulala. Czyżby coś z tego miało być? Dodajmy go do grupy. Hello! Oni się tam przyjaźnią ze szkoły. Więcej. Patrzcie, patrzcie na tą chmurkę. Przyłączmy się wszyscy. Będziemy razem grać. O, jeszcze chciałam zdjęcia porobić. Tak, 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 tak. Archie, gdzie masz swoich braci? Bo on ma jeszcze dwóch braci i też przystojni. Szkoda, że nie mogę kierować Jasmine. Kurczę, nie pomyślałam, żeby ona była teraz u nas w tym domu. To skupienie. Karolina się tam bloczy. Biedna. Gdzie z tym kijem mi tutaj? Co tu się dzieje? No, w końcu. W końcu biedna zrezygnowała. Archie, a ty gdzie? Gdzie oni idą? Aha, już wam się znudziło, teraz rozumiem. Chodźcie sobie, cyknijcie, chodźcie. Jakieś foteczki z przyjaciółeczkami. I sobie porobimy śmieszne zdjęcia. Oni będą czekać, tak? Pod budką. Kolejka. Kolejka do zdjęć z Dianą. No, mam się wyjść teraz, tak. Gdzie idziecie? Razem. Ej. Jasmine i Archie. No, ta Cornelia teraz chodzi na dół tutaj. No, staniesz ty? Chodź. Wiem, że akurat specjalnie schodziłaś. Też chcę ze mną zdjęcie. Koniec sesji, jedziemy na disco. Tekę. Jedziemy na disco. Okej, mamy tu w sumie karaoke, to nie jest tak źle. Możemy sobie pośpiewać. Śpiewaj z... Jasmine. Niech sobie dziewczyny trochę pośpiewają. No, ona nie chciała śpiewać. Ale pięknie wyją. Wspaniale dziewczyny. Zaśpiewasz z każdym, tak? Masz obawy, że umrzesz? Dlaczego miałabyś umrzeć? Pięknie. Pięknie. Co tu się dzieje? Co to za rozmowa? Mieliście nas oglądać. Oni już nie są w grupie. Gdzie się... Dobra, gdzie się podziała Cornelia? Przy barze. Ktoś tu chyba będzie alkoholik. Przyszłość. Ojejku. Jakie to jest urocze. Siostrzyczki. Szkoda, że nie będziecie przyłączyć. Tylko dwie osoby mogą. Czy wy skończycie dzisiaj? Jej, skończyły. To teraz śpiewaj z Karoliną. Akurat jest tutaj pod ręką. A nie!
Ja na tej solówę odstawia, dobra. Czemu nie mogę oglądać? No dobra, nie będę jej broniła. Chodź! Weź Archie! Przestań podrywać wszystkie laski. Czy wy to widzicie? Karolina, z kim się poznała? Kornelia? Mirek? To on się ze mną wita. Witaj, jestem Jurassic Landrap. I nie lubię się bić. Chcesz powrócić piłką? W środku nocy. Idziemy, totalnie idziemy rzucać piłkę z Mirosławem Landgrabem. Co to? Jakaś Eliza? Monika? To jest wszyscy simy, teraz mi się wydają tacy jacyś znajomi i fajni, bo mam zamienniki włosów i ubrań i oni tak inaczej wyglądają. Co chcesz, Karolina? Spędzać ze mną czas, a ja tu grałam w piłkę z Mirosławem, który nie lubi się bić. Nie możecie czegoś porobić wszyscy razem? Ja chciałam, żebyś ty się z Karoliną zaprzyjaźniła. Gdzie jest Karolina? On chce z tobą plotkować? No poplotkuj z nim. Wszyscy tutaj po prostu wyrywają Dianę jak nie wiem. Ona się biedna nie roztrwoży. Proteczki? O kim plotkujecie? Bo nie widzę? Na jakimś typie, nie znam. A ktoś tutaj wyje. Karolina. Bitwa na poduszki, okej? Okay. Ja chciałam, żebyś z Karoliną trochę się zaprzyjaźniła. Pokaż. A ty już w sumie macie dobre relacje, okej? Okay. To z Kornelią masz słabe. No dobra, wam się to miło. A Kornelka tutaj jest. Opowiedz jej do kipa. Ploteczki jakieś coś, jakiś gościk. Baw się babeczki. Podziwiaj. Tutaj ten Pegas. No i piękny raz. Ty jesteś prawie przyjaciółką Landgraba, serio? Ja nie wiem, co oni wyprawiają. Ja nie wiem, co tu się dzieje. No i od razu lepiej, to mi się podoba, chcę, żebyście się wszyscy przyjaźnili. Możecie sobie jeszcze dać buziaczki i objąć się przyjaźnie, a co? Gdzie ten Archie, to może uda mi się z nim znajlepszować. Chociaż to chyba trwa troszkę dłużej. Ja myślę, że już jest pierwsza w nocy i pora w ogóle wracać do domu, bo... Bierz grupę. Właśnie. Grupy. Zarządzaj grupami. A da się, żebym was stworzył, znaczy może dałem grupy tak ogólnie? O jest! No to jak możemy nazywać? Ojejku. Szalony dziuk. Carmen nie. My tutaj chcemy tak. Wiem o tobie, Anna. Moja Liza, Boże. Dina. Proszę bardzo, Kornelia. O, zapomniałam o Marcelinie. Czekajcie. Karolina. Jasmine. Gdzie ona jest? Jestem ślepa. Jasmine. Jana, Jasmine, Karolina, Kornelia. To jeszcze dodamy sobie tą Marcelinę. To też nasza rodzina. Romka, Zosia, Anna, Liza, Lucyna, Anna. No i to by było tyle. Na razie. Szalone dziwne. A w ogóle to koniec spotkania. Sami sobie wrócicie do domu. Cieszę się, że wam się podobało i że mnie kochacie. Też was wszystkich kocham. Jadę do domu. Naprawdę zabawny kumple. Dzięki, że mogliśmy się poznać. Ja też się cieszę. Narka. Narka, koparka. Wracamy do domu. Na kogo czekasz? Jasmine wróciła. Ona ma jeszcze sporo energii. Idzie sobie do toalety rodziców, okej. Okay. Ania sobie tańczy? Z Lolitą, okej? Okay. Weź ją powitaj. Pokaż w ogóle.
Przyszedłeś po córkę. O, patrzcie. Serio po nią przyszedł, widziałam. No dobra, to zostawię. No jest późno, bo zmieniłam czas, żeby... no wiecie, wyjechałyśmy rano, żeby znowu rano nie było. Wiadomo o co chodzi. Weź jakieś resztki. Ty musisz iść wziąć prysznic. A ty, moja droga... Aha, ty już tu jesteś. Boże, zdecyduj się przepiąkać w drugiej łazience. No to wykąp się. Ty się wykąp, ty się myjesz, dobra. No moi drodzy, a ja będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja jestem nawet zadowolona, fajnie było tak wyjść nastolatkami sobie z domu i stworzyć taką fajną grupę przyjaciół. Lubię się tak bawić. Także no, mam nadzieję, że podobało wam się tak samo jak mi. Jeszcze musimy tylko Marcelinkę do nas ściągnąć, żeby się z nią bardziej zaprzyjaźnić. Będzie super. Na tą sałatkę na przykład. Dobra. Ojciec tu wyjął żarcie, to chodź od razu zjesz. No właśnie. Chociaż jest wolna też. To się dobrze składa. Jak się wykąpiesz, to Andrzej. No dobra, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!